Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz różnicę między nieruchomościami inwestycyjnymi, przemysłowymi i komercyjnymi? Warto je znać, aby zainwestować w takie nieruchomości i zabezpieczyć sobie solidną finansową przyszłość. Chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Zapraszam na najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, czasowo przebywającego w Polsce. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś dokładnie mija 4 lata od śmierci Zbigniewa Wodeckiego. I choć jego niespodziewane odejście pozostawiło ogromny żal i pustkę, cieszy jednak fakt, że jego twórczość wciąż inspiruje wielu artystów. Już niebawem, 4 czerwca, odbędzie się premiera płyty Wodecki Jazz 70 Dialogi. Ten niecodzienny projekt muzyczny łączy archiwalne nagrania kompozycji Zbigniewa Wodeckiego oraz ich interpretacje, które zaproponowali najznakomitsi muzycy polskiej sceny jazzowej. Stylistycznie płyta pokazuje jazz lat 70., kiedy artysta komponował i bawił się ekstrawagancko głosem, przede wszystkim jednak grał na skrzypcach z orkiestrami Jerzego Miliana czy Andrzeja Trzaskowskiego, a swoje autorskie utwory nagrywał w polskim radiu. Zaproszeni do projektu goście, wybitni polscy muzycy, m.in. Henryk Miśkiewicz, Leszek Możdżer, Marek Napiórkowski, Michał Tokaj, Michał Barański oraz Paweł Dobrowolski wybrali sobie utwory Zbigniewa Wodeckiego do autorskiej aranżacji. Jest tu wszystko, co lubimy. Jest podróż w czasie, jest Zbigniew Wodecki, ale taki, jakiego nie znaliśmy. I jest wyjątkowa relacja stworzona między znalezionymi w archiwach materiałami a współczesnym głosem polskiego jazzu. To istota tego albumu, zrobionego niemal na granicy artystycznego szaleństwa. Za tym niezwykłym projektem stoi córka artysty, Katarzyna Wodecka-Stubbs, która nie ukrywa swojej radości ze spełnienia się jednego z jej wielkich marzeń. To jest możliwości pokazania słuchaczom ogromnej przestrzeni muzycznej, w której jej tata artystycznie się spełniał, określał, poszukując zarazem wciąż nowych brzmień. Ta płyta udowadnia, iż w 4 lata po jego śmierci twórczość Zbigniewa Wodeckiego okazuje się niezmiennie świeża i inspirująca. Szczególnie ta jej część, która dopiero teraz staje się szerzej znana. Film Tadeusza Łysiaka, zatytułowany Sukienka, pokonał konkurentów w konkursie krótkometrażowych filmów fabularnych na festiwalu w Atlancie. Zdobyte wyróżnienie umożliwia produkcji udział w przyszłorocznym wyścigu po Oscara. Film opowiada historię Julii, pracującej w przydrożnym motelu, której życie zmienia się, gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki. Długo skrywane przez kobietę pragnienia dają o sobie znać. Ale nie jest to wyłącznie historia kobiety spotykającej mężczyznę. Julia jest fizycznie odmienna od otaczającego ją społeczeństwa, jest niskiego wzrostu, przez co w swoim życiu doświadczyła wielu przykrości. Sukienka to, wbrew pozorom, głęboko uniwersalna opowieść o tęsknocie, bez względu na dzielące nas bariery i różnice. W rolach głównych Anna Dzieduszycka, Dorota Pomykała i Szymon Piotr Warszawski. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Tadeusz Łysiak, autorem zdjęć Konrad Bloch.
Mielibyście Państwo ochotę na dobrą kawę, w dodatku podaną w pięknej drezdeńskiej porcelanie? Jeśli tak, to zapraszam na wyjątkowe przedstawienie zatytułowane Balet o kawie. Balet o kawie to jedno z najpiękniejszych przedstawień baletu dworskiego Krakowia Dance, zainspirowane w warstwie fabularnej i muzycznej kantatą o kawie Jana Sebastiana Bacha. Spektakl w inscenizacji i choreografii Romany Agnel, wpisujący się w tradycję wystawianych w XVII i XVIII wieku baletów o tematyce fantazyjnej i egzotycznej, stworzony został na bazie kroków oraz figur tańca barokowego, a także elementów ówczesnej pantomimy. W tym pełnym wdzięku i humoru przedstawieniu, w którym brzmią także fragmenty suit orkiestrowych genialnego kompozytora, artyści występują w fantazyjnych kostiumach przedstawiających m.in. elementy serwisu do kawy, które swym kształtem przypominają słynną porcelanę drezdeńską, a utalentowane dzieci ze szkół baletowych wcielają się w ziarenka kawy. Spektakl wystawiany w wielu miastach Polski, jak również za granicą, m.in. we Francji i w Niemczech, jest świetną rozrywką dla całej rodziny i można go zobaczyć na stronie internetowej zespołu Krakowia Dance. Mam nadzieję, że to przedstawienie wpłynie na Państwa równie dobrze jak łyk orzeźwiającej kawy i pomoże tanecznym krokiem wejść w właśnie rozpoczynający się weekend, czego Państwu serdecznie życzę, mając nadzieję na ponowne spotkanie za tydzień. Do zobaczenia.